Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, woda PZW i wszystko w tym temacie. Więc zaczynamy najnowszy film, oto z czarnej nidy. Jest na tą chwilę 25 kwiecień 2020, sobota, czyli początek weekendu. I najnowszy film, tak jak powiedziałem, następnie będzie oto z czarnej nidy. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Zapraszam. Jak widzicie, woda, nic nie przybyła, cisza, spokój, obcowanie z naturą, więc na sam początek rozrobimy nętę. Przygotowałem dzisiaj z 2 litry ziemi i drobny pelet wraz z ziemią i do tego 3 mieszanki zanęty zalegającej. Muszę zapasy zużywać, to będzie tym razem na wodę stojącą. Dodam 2 mieszanki plus taką zimową nętę Tessensasa, delikatniejszą, i wymieszamy te 2 nęty z tą jedną, czyli 3 kg za nęty i 2 litry, 2,5 litra gliny z peleta. Melasa. Tak jak mówię, trzeba wykorzystać mieszanki zalegające, dlatego że wkrótce zobaczycie na moich filmach nowe zanęty nowej firmy wkrótce, więc tak jak mówię, trzeba zużyć zanęty zakupione, zalegające. Zobaczcie. I to połączymy z melasą. Woda na oko. Jest idealnie. Teraz poczekamy, aż to wypije sobie. Dobrze. Niech sobie wypije, a ja rozłożę wędki. Najwyżej jak wypije, doboczymy ją jeszcze, ale mam nadzieję, że wystarczy. Dobrze, jak sobie dochodzi, a my rozłożymy wędki. Mieszanka nam ładnie pije wodę. Teraz jest mniej sklejona, zobaczcie. Rozbija się. Więc musimy ją jeszcze domoczyć delikatnie, dlatego że dodamy gliny, a glina nie jest tak klejąca, widzicie? Jest trochę suchawa, więc musimy jeszcze dowilżyć naszą mieszankę. Dodamy później pieczywa fluo, trochę płatków i zanęcimy łowisko. Oczywiście całość przetrzemy na sicie, tak aby nam ładnie to wszystko hulało. Peleciki przechodzą się, to jest 4 mm, więc zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Pieczywo fluo, trochę płatków owsianych i zapachu. I robimy kulę. Będziemy przepuszczać nasz zestaw. Ok. I w
wyszła nam mieszanka pulchna. Zobaczcie, taką jak lubię. Trochę mi sklejona, ale ładnie nam to będzie odchodziło. Na cały dzień wędkowania. Co parę godzin będę słał kilka kul. Dobrze. Do tego wszystkiego dodamy płatków. Niedużo. Tyle wystarczy. Taka znikoma ilość, tak aby nam one tam unosiły się, odpływały dalej. Będziemy wypuszczać zestaw oraz to przyrzekło tego. Niedużo. Okej. I jeszcze zapach. Okej. I myślę, że wystarczy. I oto jest moja zanęta. Zobaczcie, którą dzisiaj przygotowałem. Zrobię teraz 4 kule i zanęcimy łowisko na mokro, aby bardziej dokleić. Bez robactwa. Jedną. Drugą. Trzecią. I czwartą. Mamy 4. Nurt jest powoli płynie. To nie wiem bardzo doklejać. Mamy 4 kule. Cztery. Odczekamy chwilę. Siadamy, krzesła nie wziąłem, na wiadereczku. I za chwilę będziemy przepuszczać zestaw. Zobaczcie, świeży towar. Pinkę zasypałem cynamonem. A, pięknie pachnie cynamonem. Tak, aby przecierała się. No i zobaczymy, to będziemy zakładać. A za chwilę resztę kasterów oraz starej pinki wrzucę w nętę, ale to później. I to poślemy do nęty. A teraz będziemy pierwszy raz przepuszczać. I tak, drodzy Państwo, najważniejsze są pierwsze przepuszczenia zestawu. Założymy pinki. Jeden, dwa, przypomuszę wymienić, puchaczek lekko wyprostowany, ale mam nadzieję, że da radę. I pierwsze przepuszczenie, zobaczymy po 3 przepuszczeniach. Po 3 przepuszczeniach, czy dzisiaj będzie coś skubać, czy nie.
więc pierwsze przepuszczenie zestawu. I zobaczymy, czy tak ostatnio będzie nędza, bida, ubraniami z rybami. To te pierwsze trzy przepuszczenia nam to powiedzą. Dobrze, pierwsza lipa do trzech przepuszczeń. Trochę wyżej drugie. Nawet nie pyknie. Będzie chyba powtórka z rozrywki. Obym się mylił, drodzy Państwo. Okej, drugie i ostatnie, trzecie. I teraz po tym, jak nie będzie brania, to będzie wiadomo, co jest mniej więcej grane. Ale już mniej więcej widzę, że będzie słabo z rybkami. Ale parcia na ryby nie ma, tak aby coś złowić, nie być na zero. Posiedzimy, powędkujemy. A czy uda nam się coś złowić? Zobaczycie to Państwo na moim dzisiejszym filmie z czarnej nidy. Pierwsza ryba, może nie za wielka, ale cieszy. Do wspólnego zdjęcia i przepuszczamy dalej. Zobaczymy, co będzie dalej się działo, a na razie czekamy, czekamy. Wielczyk chyba. Zobaczcie, wielczyk. Więc rybę wypuszczamy, bo niewymiarowy. Zmieniamy robaki i zobaczymy, może wejdzie w końcu ta ryba. Łowisko wnęte. Zobaczymy. Na razie cicho musimy siedzieć i przepuszczać tam, gdzie męciliśmy. Ale cynamon pięknie pachnie. Jakbym piernika jadł. Osypanego
cynamonem. Trzy sztuki. I czekamy na kolejne rybki, przepuszczając dalej na zestaw. Donęcimy kulę, ale weźmiemy robactwo. Tak, kołeczek to zostawimy. I tu jedną kulę, taką z robakami, zanęcimy tam. Ok, jedną i drugą tutaj. Trzeba kombinować, zobaczymy, co będzie grane. Coś fajnego, drodzy Państwo, chyba jazia. Zobaczymy. Albo klenik. Nieduży, ale już tak fajnie wziął. Zobaczcie, co mamy. Klenik. Nieduży klenik. Czy jazia? Klenik, nieduży klenik, więc zwracamy rybie wolność. Tylko muszę wziąć wypychacz. Odczepiamy rybkę i klenik nieduży wraca, bo jest niewymiarowy. Wędkujemy dalej. Nie wierzę. Zaraz pójdę trochę wyżej tutaj, zobaczę. Zobaczymy. Tutaj co się dzieje. Tylko podniosę grunt. I parę razy tutaj przepuścimy, drodzy Państwo, zestaw. Zobaczymy, czy będzie jakieś wskazanie
oto z tego miejsca. Mamy dużo czasu na wędkowanie, tak aby posiedzieć, odpocząć. Więc wędkujemy. Ale ta sama historia co tydzień temu, ostatnio. Też było ubogo z rybami. Jedynie taka świnka, 30 cm największa ryba. I szału nie było, jak widzieliście to na moim filmie. Idziemy trochę dalej. Niech sobie spływa. My próbujemy coś stąd złowić. Nie będę nęcił. Tam gościu nęci, tu wcześniej też przynęcił. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, czy uda się coś później złowić, później, zaraz, za chwilkę, co uda się złowić z dzisiejszego wypadu przy tej niskiej wodzie w ten piękny dzionek, sobotni dzionek na czarnej nidzie. Nic. Widzicie, na dukleja nie bierze drobna płotka, nic. Kompletnie bez rybie. Ale siedzimy, wędkujemy. Do takiej wody trzeba mieć cierpliwość. I czekamy na branie i na jakąś rybkę. Dobrze, wędkujemy. Przepuszczamy. Przytrzymamy trochę. Opuścimy, no i zobaczymy. Nic, więc przepuszczam dalej, czyli machaj, będą, ryby będą. Ok. Dzięcioł przyleciał, zaraz będzie stukał. O, widać go, chodzi tam po drzewie, wysoko. Czarny, będzie zastukał. Słyszeliście? Jest pięknie.
coś tam pyka. I się wypykało. Płotka. Wracamy jej wolność. Tamtę rybkę, co mam jedną, też wypuszczę. I przepuszczamy dalej. Zrobimy tak ostatnio, wypuścimy tą jedną rybkę, wysuszymy siatkę i przejdziemy tam na róg, gdzie złowiłem złotą orfę. Więc wysuszymy siatkę. Przepuścimy tu jeszcze parę razy zestaw i pójdziemy na róg. Nic nie bierze, ale nie poddajemy się. Zanęta rozrobiona, więc trzeba wykorzystać, bo siedzimy do południa. Po południu ma padać, więc wziąłem płaszcz przeciwdeszczowy, spodnie przeciwdeszczowe na szelkach, no i płachtę tak, żeby przykryć plecak. Coś pyka. Ukleja frytka. Zobaczcie. Wraca z wody. I przepuszczamy dalej. Dobrze. Przeszliśmy koło, zanęcimy teraz miejscówkę i będziemy przepuszczać zestaw. Damy ze 4 kule. Jedną będziemy wypuszczać. Okej. Zaczyna padać. Robi się nieciekawie. Będzie trzeba zaraz płaszcz włożyć. Poprzykrywać wszystko. Nic nie skubię, nic. Najwyżej jedną wędkę przerobię i będziemy łowić na muchę z kulą wodną, czyli jedną wędkę. Zobaczymy, czy na muszkę. Złożymy jakieś chruścika, jakąś muszkę. Zobaczymy, czy z powierzchni coś uda się wyhaczyć, ale to zaraz. A na tą chwilę jeszcze przepuszczamy zestaw bliżej, dalej, próbując coś złowić. Ach! Przypon poszedł. Zobaczcie. Zdecydowane branie. I tutaj, gdzie pętelkę zrobiłem, przypon poszedł. Musiało być coś fajnego. Może duży kleń. Ach, szkoda. I przerzucamy tam. Ustawimy tylko hamulec. Okej. Dobrze. Ale było branie zdecydowane. Puch, dno. Mógł być duży klenik.
coś fajnego było. Dobrze, wędkujemy. Później ją przełożę, czyli tą dajwę. Przełożymy, założymy muchę z kulą wodną. Ale kilka jeszcze przepuszczeń, zobaczymy co jak. Tak mówię, założymy muchę z kulą oto do tej dajwy. A na razie przepuszczamy zestaw. Na razie jeszcze za mały deszcz, żeby się przebierać w płaszcz. Rzeczy najwyżej przykryje. Także mi telefon nic nie mokło. I jest pytka. Okej. Szkoda tej ryby. Ale tylko kij się wygiął i przypom poszedł na pętelce. Okej. Ale już branko było, bo ukleja z opadu. Zobaczymy, może coś się ruszy. Oby wędkujemy. Domęcimy. Weźmiemy tam jeden. Dwa. Trzy. Tak nam to spływa tam niżej. Prąd jak to ściąga. Tak mówiłem później, dajwę weźmiemy, przełożymy, założymy jakiegoś chruścika czy coś, muchę z kulą wodną, a to później, mamy jeszcze sporo czasu. Na razie założyłem przypon z powrotem na 1,5 grama zestaw i przepuszczamy. Zobaczcie, już się rozpogodziło, jest pięknie. Wędkujemy. Ale ryba. Jeszcze spławik złamałem. Zobaczcie, uklejka. I złamałem spławik. Okej. Dobrze, założymy tutaj, na tym odcinku założymy muchę, ściągniemy spławik i założymy muchę.
zrobimy to tak. Odetniemy plecionkę, na tej założymy, ściągniemy złamany spławik, postawimy go i tutaj przywiążemy kulę. Kulę wodną przywiążemy. Prosty sposób. Na mokro naślinimy. Dobrze. Mamy kulę wodną. OK. Teraz nalejemy do niej wody. Z jednej strony, z drugiej. Okej. I mamy kulę wodną. Dobrze. Pierwszy etap jest. Teraz wybierzemy sobie muszkę. To są pływające pływaki. A tutaj mamy te. Założymy sobie. Delikatną. I to założymy, tylko dowiążę odcinek żyłki. OK. Zawiązaliśmy naszą przynętę. Dobrze. I teraz to przywiążemy do naszej kuli, czyli na odcinku takiego gdzieś metra, powiedzmy metr. O. Robimy tak, bierzemy pętelkę i teraz tak. I bierzemy w ten sposób, ściągamy i w środek wkładamy żyłkę. I teraz to wszystko zaciągamy. Zobaczcie, ściągamy i mamy zaciągnięte. I tu mamy przynętę. Końcówkę odcinamy. Niepotrzebną. OK. I tak się prezentuje nasz zestaw. Zobaczcie. OK. Dobrze. Przynęta nam będzie hulała, jak widzicie, a my będziemy zarzucać zestaw. Na płytszą wodę i wędkujemy.
przejdziemy tu, tu jest żywszy nurt. Przynęta jest, jest, okej. Puszczamy, podnosimy co jakiś czas. Ale nic. Rzucimy z nurtem. Za czym ta może ryba stoi? Okej, jeszcze pójdziemy dalej. Dalej. Aby zmieniać opas przynęty, aby dobrać odpowiednią przynętę. Jest, jest, okay. Więc jeszcze kilka rzutów po drugi plec. I tu chciałem
nic nie pyta. Już wszystko zanęcimy, bo niedługo będziemy kończyć. Już stąd nie idę, spróbuję tu coś złowić. Szybko wkładamy strój. Przykrywamy. I będziemy jeszcze przepuszczać zestaw w miejsce, gdzie zanęciliśmy. Okej. Dobrze. Widzicie, nic nie bierze, nic nie pyka. Wędkujemy. Nareszcie jakaś rybka. Co mamy? Klenik. Drugi klenik. Klenik, drugi klenik. Po tylu czasach, ale cieszy, drodzy Państwo, więc rybkę wypuszczamy. Nieduży klenik, ale cieszy, nawet rybiu to ira gryba. Dobrze, wędkujemy dalej. No wieje, pada. Widzicie, jaka pogoda, dojrze, nic nie bierze. Jeden klenik na tej miejscówce. I uklejka jeszcze, która mi złamała spławi, że to tak to się zapowiada. Jeszcze wędkujemy. I czekamy na coś fajnego. Okej, więc pijemy Nerdola. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. Wędkujemy tą śmieszną dzisiejszą pogodę. Okej. Tak cały czas teraz. Pada słonko. Ale nic nie bierze, nic. Tak tydzień temu, tak i teraz. Ale cierpliwość mamy, więc wędkujemy dalej. Bo naprawdę trzeba mieć cierpliwość, żeby na takich wodach, w takich miejscach łowić. I tak mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy. Dalej. I dalej. Machaj, będą ryby, będą.
myślałem, że już rybka, bo dno, a tu muszla pomałże. Z powrotem w to pierwsze miejsce. Zobaczymy, czy tu coś będzie skubało. To tylko ważne wędkę, robaki. Parę minut po 12, posiedzimy do 14 najwyżej, bo już nie mam męty. To tylko zobaczymy, czy coś tu będzie skubać. Machaj, będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, więc wędkujemy. Zobaczcie, jaka pogoda. Dobrze, przepuszczamy dalej zestaw. Lejka. Drodzy Państwo, nie, kończę. Przestało padać trochę, a ja zawijam się. Kończę tą imprezę, dlatego że nic nie bierze, a chmury nowe nadciągają, więc pomału kończymy. Dobra, i leciało. Tak, widzieliście. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Czarny dzionek, czarna sobota, tak ostatnio, nic nie bierze kompletnie, nic, jedna ryba fajna zerwana na przyponie i nic poza tym, kilka uklejek, dwie, trzy płotki, jelczyk i dwa kleniki, to wszystko z tej mojej wody płytkiej, bo płytkiej tu koledzy obok przyjechali, też nic nie łowią, bo nic nie bierze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema, pyza, ja zawijam się na Kielce.